Paulina Sekut-Jerzyna chciałaby mieć drugie, już wiadomo, co planuje. Paulina Sekut-Jerzyna rozważa powiększenie rodziny. Paulina Sekut-Jerzyna jest jedną z najbardziej znanych gwiazd Polsatu. Prezenterka w życiu prywatnym jest żoną Piotra Jerzyny, z którym ma córeczkę Różę. Chociaż prezenterka bardzo cieszy się z dziecka, po porodzie przez jakiś czas nie chciała nawet słyszeć o kolejnej ciąży. Jednak na początku 2021 roku sytuacja diametralnie się zmieniła. Paulina wspominała o powiększeniu rodziny w wielu wywiadach. Naszemu reporterowi wyznała wówczas, że wymyśliła już nawet imię dla drugiego dziecka. Fani wciąż obserwują brzuch pogodynki. Nieraz błędnie orzekli, że jest w stanie błogosławionym. Co sama zainteresowana jej mąż szybko dementowali, by nie szerzyć nieprawdziwych informacji. Wciąż jednak myślą o dziecku i szykują się na nie. Piotr Jerzyna stwierdził, że zanim razem z ukochaną rozpoczęli starania, muszą zmienić swoje 200-metrowe lokum na większe. Poczynili już pierwsze kroki w celu zmiany dotychczasowego miejsca zamieszkania. Mamy plany, aby przeprowadzić się do większego apartamentu lub ewentualnie domu. Już zaczynamy szukać i zobaczymy, jak będzie. Będzie większe mieszkanie, będziemy myśleć o dzieciach, cytował jego słowa fakt. Od tamtej wypowiedzi minęło już dobrych kilka lat, a para dalej wychowuje 6-letnią jedynaczkę. Paulina Sekut-Jerzyna powróciła jednak do tematu kolejnej ciąży w rozmowie z Kamilem Baleją w ramach podcastu Tato, no weź. Prezenterka cieszy się z tego, że może poświęcać Róży tyle uwagi, na ile jako dziecko zasługuje. Stara się być przy niej w każdym trudnym momencie życia, przy każdej infekcji. Pojawienie się kolejnego dziecka sprawiłoby, że dla każdego ze swoich potomków miałaby znacznie mniej czasu. Jak podkreśliła, niczego nie żałuje i cieszy się z tego, czym obdarzył ją los. Szkoda, że nie jestem trochę młodsza, ale myślę też, że każdy ma swój czas w życiu i dla każdego wszystko się inaczej układa i to są sprawy bardzo indywidualne. Niczego też nie żałuję, bo wszystko się pięknie ułożyło i cieszę się, że mam taką pełną świadomość i czas dla mojego dziecka. Absolutnie nie narzekam, mówiła. Sekut-Jerzyna nie ukrywa, że wszystko i tak zweryfikuje życie. Nie zamierza też przejmować się natarczywymi pytaniami ludzi. Ponieważ istnieją ludzie, którzy może nie powinni mieć dużo dzieci. 31 grudnia Paulinę Sekut-Jerzynę będzie można zobaczyć na Sylwestrze w Polsacie. Czekacie?